Witajcie kochani, poniedziałek, kolejny tydzień fantastyczny należy zacząć i zaczynamy we dwie. Jest ze mną Magdalena Mąka, terapeutka holistyczna, z którą dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat. Czy z każdej czynności, którą wykonujemy, możemy uczynić, Madziu, rytuał? Możemy jak najbardziej. Ostatnio odkryłam, że rytuałem może być obcinanie włosów. Coś takiego, obcinanie włosów. Tak. Ale powiedz mi, tak naprawdę rytuały nam się kojarzą, wiesz, ze świecami, z jakimiś specjalnymi... Magicznymi zaklęciami. Na czym polega rytuał, twoim zdaniem? Moim zdaniem rytuał polega na tym, że wkładamy intencję jakąś do czynności, którą wykonujemy. Czyli jeśli na przykład pijemy wodę, możemy ją zaprogramować, powiedzieć, że ta woda doda nam na przykład sił. A działa to na tej zasadzie, nie jest to żadna magia, tylko podświadomość. Nasza podświadomość jest jak dziecko, która wierzy we wszystko, co jej wmówimy. Więc jeśli jej powiemy, że dana rzecz nas uleczy bądź nas wspomoże, tak się dzieje. Na przykład moja koleżanka wyleczyła się w ten sposób z astmy w miesiąc, gdzie astma jest raczej nieuleczalna. Dokładnie. A ona sobie wmawiała co dzień, że jest zdrowa. W tej chwili już nie bierze żadnych leków i prowadzi ćwiczenia z jogi. Siła podświadomości. I przekonania jej, że jest wszystko okej. Okay. Ja ci dzisiaj wierzę, bo masz piękną czerwoną szminkę i po prostu nie mogę oderwać oczu od niej. Natomiast powiedz mi, Magdaleno, czy zwykła kawa, którą przyrządzamy na przykład z intencją bogactwa, osiągnięcia bogactwa i z taką myślą, że z każdym łykiem staje się bogatsza na różne możliwe sposoby. Czy to też zadziała na przykład, czy herbata? Może, ale to też musi iść we współ, jakby połączone z takim myśleniem też nie tylko, że ta kawa, ale też zmiana całej naszej świadomości, żebyśmy nie zauważali braku na przykład. Jeśli się koncentrujemy na braku, że ojej, brakuje mi pieniędzy i za tym idzie jeszcze strach, jest to bardzo mocne wzmocnienie i na pewno nie osiągniemy bogactwa w ten sposób. Raczej właśnie piję tą kawę, mogę sobie wyobrażać, że jestem bogata, ale i całe nasze myślenie musi być na ten temat, że wszędzie jest obfitość, niczego właśnie nie brakuje, wszystko jest. Wczoraj, z tego co wiem, bo ptaszki ćwierkały na mieście, spotkałyście się z naszą ulubioną ekspertką, Magdą Skotnicką, którą zobaczymy w kolejnym wejściu po prasie i zrobiłyście coś niesamowitego. Madzia to jest zawsze długie, rozwiane włosy, natomiast wy wczoraj przeprowadziłyście właśnie rytuał. Na czym on polegał? Zrobiłyśmy rytuał odcięcia tego, co stare. Często właśnie nasze włosy gromadzą też różne rzeczy, różne energie. I wymyśliłam właśnie taki rytuał obcięcia tego, co stare, właśnie poprzez obcięcie włosów, dlatego że jesteśmy dosyć mocno z nimi związani i podświadomość mocno uwierzy. Jest to bardzo przekonujący gest. Sama na sobie wypróbowałam, też kiedyś miałam bardzo długie włosy i też sobie sama obcięłam. I zauważyłam, jak zmiany później, transformacja nastąpiła ogromna. Dlatego zaproponowałam też Madzi, że może chciałaby taką transformację przejść właśnie poprzez obcięcie włosów, a ona się o dziwo zgodziła. Chociaż bardzo kochała swoje włosy, o czym na pewno opowie. Powiedz, Madziu, czy wy do tego rytuału użyłyście specjalnych narzędzi? Moje nożyczki wyglądają śmiesznie, rzeczywiście magicznie, bo są różowe z czerwonymi cyrkoniami i wyglądają jak mała czarodziejska różdżka. Ale to oczywiście tylko zabawa, ale podświadomość jest trochę dzieckiem, więc to na pewno też jakiś tam element wspomagający. Nie są to czarne, stalowe narzędzia tortur, tylko coś miłego i zabawnego. Trochę dla takie dziewczyńskie są bardzo. To bardzo fajnie. Ja też nieraz spotkałam się z tym, że gwiazdy, znane aktorki, w pewnych momentach swojego życia obcinają bardzo krótko włosy albo też jedna z naszych piosenkarek, Kora, w pewnym momencie chodziła z ogoloną głową i też mówiła wtedy, że właśnie to jej pomaga odciąć się od pewnych rzeczy. No właśnie, bardzo często jak na przykład rzuca nas chłopak, bądź jakieś takie zmiany różne występują w naszym życiu, chcemy coś zmienić faktycznie. Bo zmieniać się można albo wewnętrznie poprzez pracę nad sobą, co niewiele osób robi, bo to jest trudne, bądź tą zmianę można zrobić na zewnątrz i za tym pójdą też zmiany, ponieważ zmiana jest jednak zmianą. Powiedz, Madziu, Magdaleno, jedna z czterech. Ci, którzy oglądają nasze spotkania, wiedzą, o czym my mówimy. Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego ty obcięłaś, przynajmniej tak
potroszę swoje piękne, długie włosy. A to było bardzo zabawne i niesamowite. W ogóle tego nie planowałam. Po prostu siedziałam, coś robiłam w komputerze nagle. Taka intuicja mi podpowiedziała, masz wstać i obciąć włosy. I ja zawsze słucham mojej intuicji, chociaż ma czasami bardzo dziwne pomysły, ale później zawsze okazuje się, że ma rację, więc wstałam. Miałam w domu tylko takie nożyczki do obcinania papieru i tymi nożyczkami skróciłam najpierw dotąd, a później poszłam już kupić takie profesjonalne nożyczki do obcinania, właśnie te różowe. Są różowe, ale są profesjonalne i chciałam jeszcze, właśnie jak obcinałam, mówię, odcinam to, co stare, więc wręcz właśnie same przychodziły mi słowa, które mam wypowiedzieć. A powiedz, czy, bo jak rozumiem, nie każdą z kobiet, które nas oglądają, stać jest na to, żeby obciąć samodzielnie włosy. Natomiast czy my możemy z takiej wizyty u fryzjera w jakiś sposób zrobić taki rytuał? Oczywiście fryzjer nie musi o tym wiedzieć, prawda? Polecam siebie, ponieważ rozsmakowałam się w tej czynności. Bardzo lubię obcinać, ale jeśli mamy do dyspozycji tylko fryzjera, można, po prostu jak on obcina, też wypowiadamy tą formułkę, odcinam to, co stare. Po prostu nasza świadomość wystarczy. Czyli tak naprawdę możemy iść do fryzjera i nie dość, że będzie nam miło, przyjemnie i wyjdziemy zadowolone, to jeszcze przy okazji pozbędziemy się czegoś, co nam jakby przeszkadza. Takich starych programów, starych wzorców, które powtarzamy non-stop, to są tego typu rzeczy, które należy się pozbyć. Powiedz Madziu, czy, bo w magii jest tak, że na przykład przy niektórych rytuałach włosy rozpuszczamy, przy niektórych je spinamy. Jak ty jako kobieta dotykająca bardzo mocno ezoteryki odnosisz się w ogóle do włosów, do tego, że są? Włosy, zauważyłam, stanowią bardzo duży element kobiecości. Bardzo wiele kobiet, które jest właśnie pięknych, uważanych standardowo za pięknych, ma długie włosy. Jeśli te włosy się obetnie, rzeczywiście gdzieś ta kobiecość umyka. Ja na przykład obcięłam włosy i poczułam się inaczej, ponieważ jeśli miałam długie, piękne włosy, często były właśnie blond, piękne loki, wszyscy jakby patrzyli na pryzmat mnie jako pięknej blondynki. W momencie, gdy obcięłam włosy, ludzie bardziej koncentrują się na tym, co mówię. Już nie jestem może tak piękna, jak byłam. Jesteś piękna. Ale ludzie odbierają mnie z innego poziomu i bardziej mi ten poziom odpowiada. Nie widzą tylko właśnie jakiejś pięknej laski, tylko widzą kobietę, która jakoś tam wygląda, ale jest kobietą, z którą można porozmawiać. Bardziej się koncentrują na słowie niż na wyglądzie. Madziu, bardzo ci dziękuję, że zechciałaś być dzisiaj moim gościem i podzielić się tak fantastyczną właśnie informacją, jak do normalnego życia możemy wprowadzić rytuały. Teraz, kochani, mamy zapowiedź prasówki, tego, co dzieje się na mieście, ploteczki, informacje, a po prasówce spotkamy się z kolejną Magdaleną, która opowie nam o tym, jak straciła na długości właśnie włosów. Zapraszamy na prasówkę. Witam panie w studio, witam także widzów naszych wspaniałych. Rzeczywiście na mieście się dzieje wiele, szczególnie wczoraj się wiele działo. Dziś, moi drodzy, pierwszy raz prasówka. Zmieniamy się dla was, mamy nadzieję, że bardzo, bardzo in plus. Wierzymy w to. Słuchajcie, wczoraj było Święto Niepodległości. Metro podaje, że jak zwykle, niestety, niemal do 15 wydawało się, że tym razem się uda, że w końcu w stolicy 11 listopada będzie się świętować jak w innych miastach, ale znów przed Marszem Niepodległości pojawili się osobnicy w kominiarkach i zaczęli demolować ulice. Tego dowiemy się z dzisiejszego metra. O Święcie Niepodległości mówi się dużo w prasie ogólnopolskiej, w prasie lokalnej. W Gazecie Wyborczej dwa marsze, dwie Polski. Przez Warszawę przeszły dwa wielkie marsze reprezentujące dwie wizje Polski. Jeden miał radośnie obchodzić niepodległość, uczestnicy drugiego twierdzili, że niepodległości nie ma, a Polską rządzi namiestnik. Rok temu doszło do regularnej bijatyki w okolicy Placu Konstytucji, a po Marszu Niepodległości spłonęły wozy transmisyjne kilku stacji telewizyjnych. Prezydent Bronisław Komorowski, który w odpowiedzi na te wydarzenia zorganizował w tym roku Marsz Razem dla Niepodległej, mówi, że sukcesem będzie, gdy nie dojdzie do erupcji agresji.
Tego celu prezydent nie osiągnął, jak podaje Gazeta Wyborcza. Moi drodzy, oprócz marszów niepodległościowych jest także coś dla ludzi, którzy mają zamiar się porozwijać w jakiś sposób. Spółdzielnie socjalne kręcą młodych, czyli bez nadzoru szefa i bez korporacyjnego wyścigu szczurów. Młodych ludzi to kusi, dlatego zakładają spółdzielnie socjalne. W całym kraju działa ich już 400. Spółdzielnia socjalna to trochę przedsiębiorstwo, a trochę organizacja pozarządowa. Przynajmniej połowa członków musi rekrutować się spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Założyciele mogą otrzymywać dofinansowanie z funduszy pracy PFRON bądź unijne, nawet do 20 tysięcy złotych na osobę. Kto zakłada te spółdzielnie? Kto zakłada te spółdzielnie, moi drodzy, dowiecie się z Gazety Wyborczej. Oczywiście z dnia dzisiejszego. W naszym studiu strasznie gorąco, mam nadzieję, że u Państwa przed telewizorami także. Pogoda nas, no dzisiaj w Warszawie nas trochę rozpieszcza. W innych miastach podobno też ma być pogodnie. Moi drodzy, nowości dla rodziców. Gazeta Praca, dodatek do Gazety Wyborczej. Dłuższy urlop dla mamy i taty. Więcej żłobków. Wychowawczy dla samozatrudnionych. Takie i inne zmiany szykuje rząd dla rodziców już od przyszłego roku. Obecnie urlop macierzyński trwa niewiele ponad pół roku. Po tym czasie kobiety często starają się, by jak najdłużej pobyć z dzieckiem. Biorą zaległe urlopy wypoczynkowe albo idą na zwolnienia. Wszystko dlatego, że kto nie ma babci w miejscu zamieszkania, nie ma co zrobić z półrocznym dzieckiem. O tym, co się zmieni, że dłuższy będzie ojcowski, że będą dodatkowe urlopy, dowiecie się, moi drodzy, z Gazety Wyborczej, z dodatku Gazeta Praca. Moi drodzy, jeszcze chciałem Wam troszkę powiedzieć o sporcie, ale prawdopodobnie ile... reżyserko, ile nam jeszcze zostało czasu? No to niestety, młotem w głowę waha. Mariusz Wach może się szczycić żelazną głową, która nie odmówiła mu posłuszeństwa mimo ciężkiego bicia. Non-stop przez 36 minut brutalnej walki z Władimirem Kliczką. W boksie jest to dwuznaczna pochwała. O tym możecie się także dowiedzieć z wyborczej.sport.pl. Ja tu mam jeszcze dla Was parę fajnych rzeczy przygotowanych, ale wydaje mi się coś, że nie zdążę tego zrobić. Na kolejny przegląd prasy zaprosimy Was, kochani, już w trzecim wejściu. Natomiast u mnie piękna kobieta, odmieniona, Magda Skotnicka, nasza ulubiona ekspertka, terapeutka holistyczna. Madziu, gdzie są Twoje włosy? Tak, witam. Moje włosy zostały wczoraj obcięte przez Madzię różowymi nożyczkami z cyrkoniami, tak? Więc oto jestem teraz taka. I jak się czujesz? Powiedz, co się stało, bo zmieniamy fryzury, o tym wszyscy wiemy i robimy to pod wpływem impulsu, intuicji, chęci zmiany, ale u Ciebie ta zmiana nie była tylko zmianą zewnętrzną, jak rozumiem, bo potrzebowałaś się od czegoś odciąć, a przecież lubiłaś swoje włosy, na pewno. Tak, lubiłam bardzo swoje włosy, bardzo były mi bliskie i była taka trochę kwintesencja mojej kobiecości. Jak rok temu była na warsztatach o kobiecości, to były włosy numer jeden, że moja kobiecość, zresztą na warsztatach bardzo lubiłam je rozwiewać i tak właśnie czułam w nich moc też, tak? Natomiast obcięłam je, to była konsekwencja, to był któryś krok z kolei w tym roku uwalniania przeszłości, tego, co stare, uwalniania się od masek, które rozpoznałam, że noszę, że mam. I to było bardzo spontaniczne, bo Madzia mi zaproponowała to bodajże 2 dni temu czy 3, a ja tak wzięłam oddech i zgodziłam, że tak, skoro świat mi to proponuje, to znaczy, że mam się na to zgodzić i przyjąć. I jak się czujesz dzisiaj? Bo przecież wczoraj nastąpiło to. Nawet nie 24 godziny temu, więc tak. Czuję się odmieniona, czuję się na pewno inaczej. Wczoraj właściwie jak mi Magda odpcięła, to poczułam taki skok kwantowy, jakby to była inna rzeczywistość, jakoś tak, jakaś inna ja. Jakieś inne możliwości. Bardzo poczułam z tyłu, że ich nie mam, ponieważ one były gdzieś takie długie, 40 centymetrów to było. I ciężkie na pewno. I ciężkie i takie zasłaniające mnie. Właściwie potem powiedziałam Madzi, o Boże, to już mnie nie zasłaniają te włosy. Bardzo poczułam na plecach, że ich nie mam, że mój kręgosłup nagle jest odsłonięty, tak, że moje plecy są widoczne. Więc to tak, ciężar też. I miałam właśnie taką intencję, zrobiliśmy wcześniej medytację, też były świece. Miałam myśleć, od czego chcę się uwolnić, jak Magda mi obcinała. Na początku była taka długość, potem taka Magda stwierdziła, że jeszcze coś obciąć. I tak, i było dla mnie to przeżycie takie emocjonalne bardzo.
Czy płakałaś? Nie płakałam. Natomiast jak Magda powiedziała mi, że umówimy się na niedzielę na obcięcie włosów, to ja już wiedziałam, jak to będzie. Już tak w wizualizacjach moich wypłakałam, co miałam wypłakać. I więc jak przyszedł już ten moment, to już takie było pogodzenie się z tym. Mm-hmm. Takie przygotowanie trochę. A powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście czujesz się odcięta, bo że inaczej na pewno, ale czy patrząc na te włosy, które leżały pewnie gdzieś, czy rzeczywiście myślałaś sobie, tak, to jest to wszystko złe, czy tam niechciane, co powinnam odciąć? Znaczy na pewno nie złe, natomiast to była przeszłość, tak. Ja cały czas czuję, że stagnacja, trzymanie się przeszłości, utożsamianie się z przeszłością, bo ja bardzo się utożsamiałam z moimi włosami, że ja i moje włosy to właściwie jedno jesteśmy. To jak niektóre kobiety nie wyobrażają sobie wyjść bez makijażu, tak, czy nie ubierąc się w jakiś sposób szczególny. Ja sobie nie wyobrażam, że mogę być bez długich włosów. Ja się widziałam już kolejne lata z długimi włosami, więc poczułam, że jeżeli chcę pójść do przodu, to potrzebuję odciąć się od tego, z czym się utożsamiam, z przeszłością, tak? Mhm. Więc tak, dlatego ja pokażę, że włosy są krzywo obcięte. Tak. Madzi tak wyszło, dwa razy jej wyszło, intuicyjnie jej wyszło tak dwa razy. A czy wiesz, co ja ci powiem tak? I zapytałam je, dlaczego właśnie tak, dlaczego tak krzywo? I potem jej powiedziałam, że ja właściwie na tej stronie bardziej czuję napięcia, tak? Tutaj więcej czuję, że tu jest ta strona, jest bardziej napięta, jakaś taka stresowana, więc może tu więcej trzeba było uciąć, tak? Doszliśmy do takiego wniosku. Więc zobaczymy, jak mi będzie tu lżej po tej prawej stronie. I ja ci powiem, muszę trochę sprowadzić się na ziemię. Tak. Dlatego, że ja kiedy ostatnio zbyłam u fryzjera, ponieważ ja też mam asymetrię, moi kochani, tu mam dłużej, tu mam krócej. I tak powiedziałam, no wszyscy mnie tak obcinają asymetrycznie. A ona, pani fryzjerka powiedziała, no proszę pani, to wymusza grzywka. Jeżeli ma pani grzywkę tu, to rzeczywiście ta strona z grzywką zawsze będzie dłuższa. No i cały mój, wiesz, to wszystko, co myślałam na temat asymetrii mojej fryzury, poszedł gdzieś na spacer. Powiedz, Madziu, dlaczego tak ciężko nam się rozstać z włosami na przykład? Już tutaj nie mówię tylko o obcinaniu, bo są sytuacje bardzo ciężkie w naszym życiu, kiedy my też włosy tracimy na przykład. Tak. Czy to z wyniku choroby, czy na przykład stresu, prawda? Te włosy, kiedy jesteśmy zestresowani, zmęczeni, one nam wypadają, a my jesteśmy bardzo z nimi związani. Przecież. No to co powiedziałam, tak utożsamiamy się z tym, to jest nasz wizerunek, tak siebie widzę w lustrze, tak mnie inni widzą w lustrze, więc bardzo przylegamy, tak? Ja przylgnęłam do tego mojego wizerunku, więc to było to, jaką siebie znam. I trudno było mi wyjść w tą rolę, że może siebie nie znam, tak? Może włosy zasłaniają mi inną siebie, może mają inną twarz, więc takie zmienienie swojego wizerunku, tak? Zobaczenie swojej innej twarzy może. To jest trudne. Utożsamiamy też włosy ze siłą właśnie, że są bujne, gęste, silne, a przy chorobach je tracimy, tak? Więc chcemy mieć te włosy, chcemy mieć tą siłę, tą moc. Natomiast ja zobaczyłam w moim przypadku, że ta moja moc, tych moich długich włosów, w pewnym momencie była też niemocą, bo właśnie była tam ta ciężkość. A powiedz, czyli co? Biblia, Samson, tak? Obcinamy włosy, obcinamy moc? Nie myślę, że obcinamy moc. Myślę, że obcinamy to, co jest nam zbędne, aby móc się rozwijać dalej, tak? I cały czas one rosną. To nie jest tak, że one przestają rosnąć. Dokładnie. Więc cały czas nową moc. To jest to, co Madzia mówiła, tak? Że mamy obfitość. Nie musimy bać się, że jak obetniemy włosy, to one już nie urosną, tak? Jak na rzęsach na przykład. Ta tendencja na głowie jest jednak rosnąca, wzrostowa i cały czas daje nam z każdym dniem nowe. Powiedz jeszcze, bo teraz pewnie, kiedy z mamą rano rozmawiałam i mówiłam o tym, że będziemy mówiły o obcinaniu włosów, to powiedziała, że teraz pewnie cała Polska pójdzie i obetnie włosy. Kiedy powinniśmy to zrobić, ale patrząc nie na jakby nasz wizerunek, tylko na nasze wnętrze. Z tobą zawsze rozmawiamy o duchowości, o tym, co niewidoczne. Powiedz, kiedy byś polecała wręcz właśnie taki krok? Chciałam powiedzieć drastyczny, ale, ale to nie jest drastyczne. Jak okazuje się, zmiana może być też na lepsze, tak? Tak. A z racji tego, że afirmuję sobie, że każda zmiana jest na lepsze, wiedziałam, że jak obetnę włosy, też będzie to zmiana na lepsze. No właśnie, kiedy poczujemy czasami, że utkniemy w jakimś momencie naszego życia, tak? I tu stosujemy różne techniki też rozwoju osobistego, takie właśnie bardziej mentalne.
które może nas nigdzie nie prowadzą, a może rozwijają nas i dają nam gotowość pod tym kątem, aby potem zrobić taki krok w fizyczności też, tak? Bo jednak inaczej pracuje się z duchowością, inaczej, znaczy nasze włosy też są duchowe, tak? Całe nasze ciało jest duchowe. I warto zadbać o siebie, zobaczyć, że może taka zmiana też mi służy. Taka właśnie wizerunkowa zmiana. Więc jakbym jakby kierowała się intuicją, tak? Kiedy ja poczuję, że utknęłam w jakimś miejscu mojego życia, kiedy chcę zaprosić zmianę, kiedy chcę zaprosić nowe do mojego życia i podziękować za stare, za lekcje, to które jest bardzo ważne. Doświadczyłam. Podziękowanie, prawda? O czym bardzo często zapominamy. Słuchając ciebie, gdybym zawsze, kiedy gdzieś utknę, ścinała włosy, to moi kochani, nie wiem, czy coś by było już dzisiaj do oglądania, ale rzeczywiście są takie momenty, kiedy my jako kobiety i mężczyźni też zresztą potrzebują, nie wiem, ogolenia głowy, czy po prostu zmiany, takiej, którą widzimy. Bardzo często jest tak, że kobiety obcinają włosy, tak jak mówiła Madzia, wtedy, kiedy rozstają się z mężczyzną, biorą rozwód z mężem, kiedy zmieniają pracę, lub kiedy doświadczają bardzo takich traumatycznych też przeżyć. Tak, natomiast okazuje się właśnie, że wtedy obcięcie włosów jakby skutkiem jest, tak, tej traumatycznej sytuacji. Możemy temu, nie wiem czy zapobiec, ale jakby wyjść naprzeciw zmianom, tak? Ja też bardzo poczułam w swoim życiu, czasami zmiany są takie bardzo dotkliwe z zewnątrz, ale jeżeli ja sama decyduję się na te zmiany, to nie będą takie bolesne. I to wiele razy się przekonałam. Czyli zanim mnie mąż porzuci, to ja te włosy obetnę dla samej siebie. A powiedz, jeżeli nie stać nas na tak drastyczne cięcie, czy wystarczy zmiana koloru włosów na przykład? No myślę, że tak. Myślę, że to coś innego, ale też zmiana koloru, uczesania. No tak. Nawet rzeczy, chyba kolorów, w które się ubieramy, prawda? Tak, bo jak najbardziej. Jest... Dodatki. To bo to jest bardzo istotne. Zmiana makijażu. Także zmiana stanika. Teraz w sekretach buduaru, kochani, prowadzimy sagę o właśnie biustonoszu, dlatego że okazuje się, że Polki nie potrafią dobrać sobie, nie przywiązują do tego wagi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym właśnie, jak dobrać sobie biustonosz i jakie są rodzaje, to zapraszamy jutro na sekrety buduaru. Madziu, bardzo ci dziękuję, jak zwykle, dziękuję, że tę iskierkę tutaj przyniosłaś do naszego studia. Widziałaś naszego gościa na następne wejście, tak, w korytarzu. Kochani, kiedy pierwszy raz usłyszałam nazwę fundacji, a kogo, pomyślałam sobie tak, a kogo to wszystko obchodzi. Nas to bardzo obchodzi i mamy dla was radosną informację, właściwie nie my, tylko pani Ewa Błaszczyk, która po przerwie będzie naszym gościem. Budzik się obudził. Jaki? Tego wszystkiego dowiecie się za kilka chwil. Jeszcze raz dziękuję ci, Madziu. Dziękuję. A za parę minut spotkanie z panią Ewą Błaszczyk, Fundacja A Kogo. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Diana Kołodziejska. Państwo znacie mnie jako tarocistkę Diany. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na horoskop finansowy na najbliższy miesiąc. Zaraz zobaczymy szybciutko, co tutaj słychać u poszczególnych znaków zodiaku. Ja chciałam nawet zrobić ten, żeby państwu się nie nudziło, horoskop od tyłu, natomiast jednak będziemy robić tradycyjną drogą, czyli zaczynamy od barana. Co dla baranów, jeśli chodzi o sprawy finansowe w najbliższym miesiącu? Jeśli chodzi o barana, miesiąc moim zdaniem dla barana bardzo, bardzo korzystny. Baran na pewno w tym miesiącu będzie miał pieniądze z różnych źródeł. Pieniądze będą spływały zaskakująco wręcz. To może być dobry czas nawet na to, żeby czasem uruchomić jakieś swoje zapędy hazardziste, ale bez przesady. Natomiast moim zdaniem dobry miesiąc pod względem finansowym dla baranów. Pokazują się karty pracy, pokazują się karty stabilizacji, pokazują się karty okazji do zarobienia pieniędzy, także na pewno pieniędzy baranom w tym miesiącu nie zabraknie. Co dla byków natomiast? Dla byków generalnie rozwój. Byki mają w sobie w tej chwili taką bardzo potężną energię, która będzie sprzyjała temu, aby mnożyły pieniądze z różnych zaskakujących źródeł. Dobry czas dla byków na to, żeby jeździć, żeby zarabiać również pieniądze w różnego rodzaju, powiedziałabym, trasach, w różnego rodzaju formie ruchu. Bardzo karty również zachęcają do tego, żeby rozszerzać zakres
jakby aktywności waszych firm, czyli jeśli byki prowadzą firmy, na pewno warto będzie wprowadzić nowe elementy, warto będzie sięgnąć po różnego rodzaju promocje oraz sprawy, które pozwolą rzeczywiście rozwijać się waszej firmie w najbliższym czasie. Pierwsze 3 tygodnie tego miesiąca będą dla byków takim czasem, powiedziałabym, bardzo intensywnej pracy, bardzo wielu aktywności, ale bardzo zadowalających. Jeśli chodzi o następny znak, czyli po byku będziemy miały, tutaj pokazują się bliźnięta. Bliźnięta pokazują się w karcie, która wskazuje na to, że bliźnięta powinny przede wszystkim tutaj zawalczyć jakby o siebie. Czyli bliźnięta w tym miesiącu będą miały znakomity czas na realizowanie się zawodowo. Dobry moment na to, żeby porozmawiać o podwyżkach. Dobry moment na to, żeby porozmawiać o lepszym wynagrodzeniu. Ewentualnie również, jeśli chodzi na przykład o sprawy własnej firmy, dobrze jest w pewien sposób, tutaj powiedziałabym, w swojej firmie zacząć inwestować jakby w sprawy też personalne, w sprawy reklamowe, w sprawy związane jakby tutaj z upublicznianiem naszej działalności. Pieniądz, czas pewności siebie, jeśli chodzi o bliźnięta, także na pewno pieniędzy również bliźniętom w tym miesiącu nie zabraknie. Na co powinny zwrócić uwagę? Na to, żeby nie być zbyt rozrzutne, bo mogą w tym miesiącu być rzeczywiście nazbyt rozrzutne i może je to kosztować później odpracowywanie strat. Po bliźniętach mam raka. Rak w tym miesiącu bardzo, tak powiedziałabym, stabilnie, natomiast raki muszą tutaj zwrócić uwagę szczególnie na sprawy związane z domem i z rodziną i z tym, że wszelkiego rodzaju sprawy, które tutaj chciałybyście koniecznie raki, na przykład coś upięknić, ulepszyć w swojej przestrzeni, raczej odłóżcie to na inny czas. W tej chwili może tak być, że naprawdę popłyniecie dosłownie w sprawach finansowych, jeśli nie będziecie troszkę zaciskały pieniędzy. Zwracajcie uwagę też na nieuczciwość, zwracajcie uwagę na ludzi, którzy mogą chcieć wykorzystać waszą naiwność i łatwowierność. Pieniądze macie, więc tych pieniędzy nie ubywa, ale jednocześnie raczej jest to miesiąc, powiedziałabym, chyba ograniczonych wydatków, więc bez przesady. Po raku mamy lwa, no i lew, tak jak w zeszłym miesiącu byłby w znakomitych kartach, tak w tym miesiącu lew musi troszkę uważać. U lwa w tym miesiącu mogą pojawić się problemy z pracą, mogą pojawić się problemy z odzyskaniem pieniędzy, mogą pojawić się problemy z odzyskaniem na przykład swoich pensji. Jest to taki czas, w którym widać, że lwy będą miały bardzo wiele wątpliwości, bardzo wiele może je czekać rozczarowań. To jest zdecydowanie dla lwów miesiąc zaciskania wręcz pasa. Tutaj, ja bym powiedziała, z saturnową energią lwy muszą pilnować swoich wydatków, kosztów i zdecydowanie nie wychodzić jakby nadmiernie, nie wydawać na różnego rodzaju, powiedziałam, takie sprawy, które nie są w tym miesiącu niezbędne. Także lwy, troszkę z pieniędzmi w tym miesiącu uważajcie. Jeśli chodzi o pannę. Panna ma pieniądze, ponieważ panna w tym miesiącu przyświeca jej karta geniuszu i organizowania pieniędzy z najbardziej zaskakujących źródeł. Panna w tym miesiącu ma świetny czas na nawiązywanie kontaktów, na nawiązywanie relacji, głównie zawodowych, głównie biznesowych, nawet najbardziej zaskakujących. Pokazuje się szukanie źródeł w miejscach, które kompletnie do tej pory nie wyglądały dla panny zachęcająco. W tej chwili pokazują się jako coś, co może się zrealizować, coś, co może się zmaterializować. W związku z czym też genialny czas na wprowadzenie jakby swoich wizji do swoich poczynań zawodowych, do swoich poczynań finansowych. Są pieniądze. Pieniądze są, pieniądze nie wychodzą, nie uciekają, pieniądze przychodzą, ale te pieniądze muszą być zbierane w tym miesiącu, ja bym powiedziała, z takim nastawieniem, że są to pieniądze, które posłużą w przyszłości do inwestowania właśnie w ten nowy, taki powiedziałabym, nowy, zaskakujący kierunek działań. Dobry czas i tutaj ja bym powiedziała, jeśli chodzi o panny, natomiast bez również rozrzutności, bo tu pieniądze raczej w tym miesiącu gromadźmy. Zbierajmy, odzyskujmy długi czy jakiekolwiek inne, powiedziałabym tutaj, jeśli mamy jakieś właśnie sprawy z zaległych pieniędzy nam należnych, ale nie wydawajmy tych pieniędzy na pewno od razu na pniu, raczej zgromadźmy je na potem.
Po pannie jest waga, o ile dobrze pamiętam, i dla wagi dobry czas. Waga w tym miesiącu będzie miała bardzo dużo pewności siebie, sprzyja jej Mars, więc waga będzie w tym miesiącu pracowita, będzie sprawdzała się na bardzo wielu polach. Uważajcie tylko panny, żebyście nie wagi, żebyście nie chwytały zbyt wielu srok za ogon, jak to się kolokwialnie mawia. Musicie tutaj skupić się na pewien sposób, powiedziałam, zawężcie swoją uwagę, realizujcie pojedyncze projekty, realizujcie pojedyncze pomysły na sprawy finansowe. Nie próbujcie jakby tutaj chwytać w zbyt wielu kierunków, bo może się okazać, że ta zbyt duża ilość może trochę wam tutaj pokrzyżować wasze finansowe plany. Finansowo sobie poradzicie. Na pewno jest to miesiąc, w którym możecie nawet odczuć pewnego rodzaju ulgę i zadowolenie wynikającą ze spraw finansowych. No cóż, jesteście po urodzinach, więc w pewien sposób jest to też uzasadnione. Pieniądze was bardzo będą w tym miesiącu lubiły, więc na pewno warto o nie tutaj również zadbać i warto jest o nich dobrze również myśleć. Po wadze mamy Skorpiona. No i u Skorpiona, zobaczmy, u Skorpiona czas przyjemności, czas słoneczny, więc Skorpion na pewno będzie też miał w tym miesiącu pieniądze na przyjemności, czyli nie tylko samą pracą, nie tylko samymi obowiązkami, ale również i przyjemnościami, moje drogie Skorpiony, w tym miesiącu będziecie żyły. Widać jest, że jest to taki czas, w którym nawet trochę możecie prowadzić wręcz bardziej hulaszcze życie niż do tej pory, ale będzie was na to stać. Są pieniądze, które dają wam poczucie harmonii, zadowolenia. Są pieniądze, które mówią o tym, że warto, szczególnie bardzo korzystny czas dla osób, które zajmują się wszelkiego rodzaju dziedzinami związanymi z gastronomią, z restauratorstwem. Pokazuje się to jako czas naprawdę swoistego rodzaju prosperity, także wszelkie Skorpiony, które mają, prowadzą knajpy, pracują w knajpach, na pewno wam pieniędzy w tym miesiącu nie zabraknie. No i Strzelce. Zobaczymy, co u Strzelca w takim wypadku, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Strzelce troszkę ostrożniej. Strzelce mają taki w tym miesiącu charakter troszkę chęci do wydawania pieniędzy, których nie posiadają. Natomiast mają różnego rodzaju ukryte zarobki, zasoby. Czyli macie w swoich możliwościach, macie możliwość zarobienia tych pieniędzy w tym miesiącu. Bardzo łatwy, bardzo gładki sposób. Często go możecie nie wykorzystywać, często możecie uciekać. Ponieważ pokazują się karty takiego lekkiego lenistwa, jeśli chodzi o sprawy materialne. Może tak być, że będziecie trochę bardziej oderwane od rzeczywistości, stąd raczej potraktujcie ten miesiąc jako miesiąc dość ostrożnych aktywności, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Nie budujcie wedle tutaj kart, nie budujcie sobie takich bardzo wielkich i bogatych planów na najbliższy czas, ponieważ tutaj raczej jest to czas, ja bym powiedziała, w pewien sposób znowu siania i realizowania pomysłów, z których pieniądze przyjdą dosłownie za moment. Natomiast u wszystkich osób, które pracują w miejscach, mają stałą pracę, czas dobry, czas bez zmian, czas, który generalnie nic wam nie grozi, także na pewno spokojnie. Po Strzelcu z Koziorożec. No i Koziorożec może mieć w tym miesiącu powody do smutku, ponieważ pokazują się karty mówiące o tym, że koziorożcowi mogą pewne projekty, pewne plany finansowe nie wypalić. Może być tak, że koziorożec zaplanował różnego rodzaju wydatki, już tutaj całkiem poważnie się do nich przygotował, a przychodzi moment, kiedy jest pewnego rodzaju forma rozczarowania, zaskoczenia, wręcz takiego poczucia, że w jakiś sposób koziorożce zostały oszukane chyba przez świat w tym miesiącu. Tu rzeczywiście koziorożec musi nawet zacisnąć pasa i rzeczywiście pilnować. Pilnować przede wszystkim swoich pieniędzy pod kątem zagrożeń również, dlatego że w tym miesiącu może tak być, że przede wszystkim różnego rodzaju złodzieje, osoby, które mogą czyhać na jakąś tutaj, jakby czerpać korzyści z nieuczciwych jakichś procederów wobec was. Także tu, koziorożce, naprawdę pilnujcie w tym miesiącu swoich portfeli, żebyście nie musiały się o nie w przyszłości martwić. No i dobrze, i w takim wypadku mamy jeszcze wodnika i zobaczmy, co dla wodnika. Dla wodnika czas dobry, czas inwestycji przede wszystkim, czas, który pokazuje się jako okres, w którym warto jest sprecyzować swoje najbliższe plany finansowe, czyli zrobić rzeczywiście dla wodnika powietrznego, zrobić sobie listę rzeczywiście takich swoich wydatków na ten miesiąc i zrobić również listę ewentualnych waszych przychodów. Tu raczej miesiąc z kartką, ale czemu ma to służyć? Ma to przede wszystkim służyć jakby
o garnięciu przez Was rzeczywistości materialnej, którą możecie traktować w sposób czasem dość luźny. Karty zachęcają, żeby podejść do spraw finansowych w moje drogie wodniki w sposób bardziej rozumowy. Dobry czas, ja powiem tak, wszelkie wodniki, które myślą o jakichkolwiek kontaktach zagranicznych, międzynarodowych, o wyjeździe zagranicznym, o nauczeniu się również czegoś, co będzie sprzyjało współpracy z zagranicą, jak najbardziej w to możecie spokojnie w tym miesiącu inwestować. No i ryby. I ryby, moje drogie ryby, miesiąc zatrzymania w pewien sposób, ale miesiąc też relaksu. Powiem tak, na pewno będą okazje do tego, żebyście się dobrze poczuły, żebyście zrobiły dla siebie coś dobrego, coś miłego, ale bez rozpychu, bez zbytniego rozmachu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Jowisz może Was zachęcać do nadmiernego, powiedziałabym, takiego trochę hedonistycznego stylu życia. Raczej bądźcie takie, powiedziałabym, umiarkowane. Dla Was rzeczywiście zalecają karty na najbliższy miesiąc umiar. Pieniądze pojawiają się z bardzo, powiedziałabym, precyzyjnych miejsc, czyli tutaj zdecydowanie wszelkiego rodzaju sprawy zawodowe, Wasze sprawy związane z, na przykład z realizowaniem pewnych umów, w wyniku których powinniście otrzymać pieniądze, nie tylko zawodowo, ale na przykład kontraktów, które podpisaliście. Jest to miesiąc, w którym z łatwością pieniądze będą do Was właśnie z tego typu źródeł przychodziły, moje drogie ryby. Także tu okres spokoju, pewnego rodzaju nawet takiego zrelaksowania, czyli dobry na pewno czas, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Mili Państwo, to był horoskop finansowy na najbliższy miesiąc. Ja bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Mamy dla Ciebie oferty pracy. Jeśli jesteś pracodawcą i poszukujesz pracowników, zadzwoń do nas. Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Mamy ciągle rosnącą bazę potencjalnych specjalistów oraz pracowników niewykwalifikowanych. Praca Info, Agencja Pracy. Codziennie nowe oferty pracy.